Głos mi wisiał, super. Co jeszcze? Nic, cicho być. Gdzie jest mój głos? Ale jaja. Cicho być, ty. Możesz wygłoszone. A nie, kurde, mam wyłączone. Ale beka, wyłączyłam dźwięk, chyba, komputerze. Dobra, dobra, zaraz do was wrócę, po krótkim księciu. Dobra, to też wszystko. Mam dla pana dobrą radę, panie McPherson. Niech pan nie oskarża ludzi bogatych i wpływowych. Dobra, jest dźwięk. A pierdolę, ma pan dobrą radę. Ty, jak ty tam gumno wlazłeś? Nie wiem. To jest najlepsze. Koleś siedzi to. Jeszcze sobie pogadasz? Jestem już zmęczony. Muszę odpocząć. Znowu odzywa się ten ból w nogach. Dobra, kurde, coś tam. Napisałeś coś, tak? Drogi Gasi. Metalowy pierścionek z mai wypustkami wygląda na stary, znaleziony na miejscu zbrodni w parku. Dobra. Dobra, dobra, teraz dawaj tę. Tatkę jako by tych pnie koleś u łożnicy. Właściciel kruka. Aha, dobra. Zjefa Kubada, właściciel kruka. Zobaczmy, człowiek, który chce pozostać anonimowy, ale utrzymuje, że pochodzi z Londynu i wykombinował więcej rzeczy dotyczących śledztwa niż oficer śledczy. Który się tą sprawą zajmuje. Dodatkowo wygląda na to, że potrafi wyszkodzić w taki sposób, żeby dla niego kradły. A dlaczego? Odnoszę wrażenie, że on wie więcej niż mi powiedział. Ha! No na pewno, że więcej wie. Dobra. Rozdział drugi, tak. Pamięć pozostaje. O Jezus. Coś jest, czekaj. Raport medyka sądowego dotyczący ofiary z parku. To jest tam. No. Jakaś Anika. Nawet spowodowana podniesieniem gardła. Przecięto chtań. Dobra, to czytać. O Jezu, kurde macie. Oraz tętnicę szyjną pojedynczymi głębokimi cięciem wykonanym bardzo ostrym nożem. Brak śladu obrony wskazuje to, że została zatopiona z tyłu, a jej gardło zostało podeszczęte, zanim mogła się bronić. Ofiara została następnie wielokrotnie obwodzona nożem i patrzona stan ciała oraz ilość krwi znaleziona na miejscu zdarzenia potwierdzają, że została zabita tam, gdzie ją odnaleziono. Ale śmierci określono jako zabójstwo. Doktor Emil Korona, medyk sądowy. Dobra, medyk sądowy. Dobra, i tyle. No i dobrze napisałem, że to jest medyk sądowy. Dobra, napisałam grę, zapisałam wcześniej. Co, wychodzimy, panie? Pędzi! Już pędziła. Działa głos. Ida, co ty tu robisz?
Znalazłam coś, co może ci się przydać. A czy ty przypadkiem nie miałaś iść do lekarza? Ido, proszę cię, nie rób tego. Czego mam nie robić? Masz nie pomagać. Dlaczego mam ci nie pomagać? Bo to niebezpieczne. Nie wiesz, że jakiś wariat grasuje po ulicach i poluje na kobiety? Ach, potrafię o siebie zadbać. Tak, to jest pewnie Kuba rozpływać się w tym zrobił. Ale wolałbym wiedzieć, że nic ci nie grozi, bo wtedy spokojnie będę mógł skupić się na śledztwie, zamiast się o ciebie zamartwiać. Dobrze, już dobrze. Przepraszam. Czego się dowiedziałaś? Mam coś ciekawego. Popytałam trochę wśród dziewczyn, no i w końcu któraś coś mi wyznała. Słyszała gdzieś, że jedna z ofiar przeżyła napaść i teraz ukrywa się na złomowisku. Wspaniale. Ale czy to jest wiarygodne złomowisko? Szczerze mówiąc, to tylko plotka, ale chyba warto sprawdzić, nie? Owszem, warto. Uważaj na siebie. Warto. Będę. Tam dopiero ci zapada. Z złomowiskiem. Dobrze, pójdę. Zobaczymy się później. A, i do. Tak? Dzięki za cynk. Nie ma za co i też cię kocham. Ha, ha, ha. Teraz tak bierze się. Ha, ha, ha. O, już biegnie. Oho. Oj, oj. Jak ty pani dziwnie biegasz, dobra. Dziwnie biegają za pani. Aha. Aha, czy tutaj mam teraz zobaczyć coś, tu nie wiem. Gdzie tam biega? Biegła. A? No, czy tam jest coś ciekawego? O, kolejna wizja, jej! To pięć za potrzebę czegoś tu. Nie, dobra. Ale śmieszne. Ha, ha, ha. Co? Nie, ja teraz liczę do tego, dobra. Aha, ale żeby. Co za zamowisko mieliśmy, tak? Zamowisko. Aha, kolejna lokalizacja, nawet dwie kolejne. O Jezu, sklep z bielizną, to już była. Ja rozgrażę, nie muszę jeszcze mieć park. Nabrzeże, złomowisko. O, spalona dzielnica się ustawia, proszę, już tu było. O, dzielnica, teraz złomowisko. Nie? O, znowu ten samochód chyba, nie? Co za krwet tu parkuje. Tam co? Tam muszę iść? Tam chyba, nie? Nie tam, nie. No. Dawaj, dawaj, gaz zasuwamy. Dawaj, dawaj, bo ci śmieszna zabawa. Muszę na tym łowisku na pewno. O-o. Zmywam się stąd. O-o. Nie, chciałeś tu iść przypadkiem? Co się zmywasz? To gdzie mam iść do cholery? No co teraz? Aha. Może jakaś notka była, co tam? Była jakaś notka? Nie. Skoro nie moja załomiska, to gdzie mam też iść? A, to jest kolesia sklepu, to ja muszę iść do tego, tak? O-o. Zmywam się stąd. O-o, zmywam się stąd. Zobaczyć, nie mogę iść, ale to nic nie chcę iść. Dobra, to będzie muszę iść chyba. Do sklepu z bielizną chyba, tak? Pogadać by było dobrze. Ale się nie ma na brzeże. Park. Kaplica. Chyba nie park. Tak już ładnie muszę iść. Tu? Nie wiem. A z tego pójdziesz? Nie wiem. Co pójdziesz tu? Jednak. Ej, Kubina! Otwórz! Musimy pogadać! Czego chcesz? Chciałbym zadać ci kilka pytań. Na temat? Najpierw chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sobie jedną rzecz. Nie chodzi mi o twoje dziewczyny, ja tylko chcę dorwać mordercę, to wszystko. I chcesz, żebym w to uwierzył, tak? Dokładnie tak.
No więc nie wierzę. Każdy czego się chce. Po prostu trzymaj się z dala od moich interesów, MacPherson. Zgadza się. Chcę czegoś od ciebie, ale nie twoich dziewczyn. Zamieniam się w sługę. Przysługa za przysługę. Zrobię coś dla ciebie, żebyś wiedział, że nie próbuję cię wykołować. W zamian za to powiesz tej swojej małpie, żeby zostawiła mnie w spokoju. W sumie jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić, MacPherson. Tak myślałem. Brat goryla siedzi w pudle, zgadza się? Tak. Roman jest dobrym pomocnikiem i to głównie on chroni dziewczyny. Bez niego, powiedzmy, jeśli zdołasz go wyciągnąć, to powiem gorylowi, żeby dał ci spokój. Czemu go wsadzili? Było jakieś zajście z policją. Z tego co słyszałem, to któregoś uderzy. To co? Mowa stoi? Momencik, nie tak szybko. Czemu chcesz, żeby Peter się od ciebie odczepił? Muszę pogadać z osobą, której pilnuję. Ach tak, Vladana. Więc ona naprawdę istnieje. Owszem, istnieje. Wyciągnij Romana z pudła i będziesz mógł z nią pogadać. Szczerze mówiąc, myślałem, że znacznie ciężej będzie cię przekonać. MacPherson, obaj zyskamy na usunięciu tego mordercy z ulic. Gdy go schwytasz, interesy wrócą do normalności. Idź już, marnujesz czas. Taka zabawa. Idziesz, marnujesz czas. No. Nie masz tyle czasu. Czekaj, jeszcze jest czekaj, do czytania coś było. Ojej, ten jakiś panu się pewnie, nie? Właśnie kruka. A, Kubina, dobra, jest Kubina koleś. A więc okazuje się, że Kubina wcale nie musi być takim złym facetem. Przynajmniej wydaje się być jednym z tych honorowych kanciarzy. O. Ludzi, którzy potrafią być z tobą szczerzy, jeśli dowiesz się czego chcą i dasz im to. Byłoby miło, gdyby Kupina okazał się tak mądrym człowiekiem interesu, za jakiego go uważał. Tak, co jeszcze? Trenera Morale. Komisarz policji. Chyba. Znaczy komenda policji jest. Tam. Zamknięta brama, a za nią samochód. Tędy na pewno nie przejdę. Nigdy nie wiedziałem, do czego to służy. No, zawsze to jest dobre. Oho. Jeden z moich ulubionych więzienny zęby. Co tam jest? Nie ma tu nic. Nie, to nie wzięło. Aha, gdzieś się będzie zapaga wędka. Aha. Miło cię znowu widzieć, przyjaciel. A, pan MacPherson. Co pana sprowadza w ten uroczy wieczór? Cóż, chciałbym prosić o przysługę. Specjalnie mnie to nie dziwi. Jak mógłbym panu pomóc? Chcę, żeby był pan ze mną szczery w kwestii tej śliny. O co panu chodzi? Niech pan da spokój. Co się naprawdę stało? Czemu pan pyta? Czy mężczyzna, którego wczoraj pan aresztował, to ten sam facet, który ochrania dziewczynę od Lukana? Tak, to on. Tak właśnie myślałem. Muszę go uwolnić. W ten sposób mogę zdobyć cenne informacje, które pomogą mi w śledztwie. Pomoże mi pan? Dobra, pomogę. Ale muszę prosić o coś w zamian. Czułbym się urażony, gdyby pan mnie poprosił.
Gratuluję. Tak, wiem, dziękuję. Chodzi o to, że zauważyłem brak medalu, więc poszedłem znowu do Aboliny. Po co pan do niej poszedł? To znaczy, ja... Tu pana mamy. No nic, nieważne. Ukradła mi go. Nie mam pojęcia, dlaczego. Może potrzebuje pieniędzy. Ale ja muszę odzyskać ten medal. Żona zaczyna już coś podejrzewać. To jest moja wielka chluba. I raczej nie przejdzie, jak powiem, że zostawiłem go w biurze. Błagam pana. Niech pan go dla mnie odzyska. Kocham moją żonę i dzieci. Nie chcę ich stracić przez coś tak brudnego. Spokojnie, przyjacielu. Będę pana krył. Przyniosę panu ten medal. Proszę tylko pamiętać, żeby uwolnić Romana, kiedy wrócę. Dziękuję, przyjacielu. Zobaczymy się później. Czyli do Apoliny, czyli znowu do parku. Takie ciekanie będzie tam. La. No, chodzenie jest, że dobre. Ciekanie. Do parku. Jak ona z tym medem? O, ta przyszła też, to tam. Co się dzieje tutaj? Dobry wieczór, Mileno. Witam, panie McPherson. Cieszę się, że już lepiej się pani czuje. Dziękuję. Mam nadzieję, że się pani na mnie nie podniewa, ale nie powinna pani chyba teraz pracować. To zbyt niebezpieczne. Ale ja nie pracuję. Ja tylko mam oko na Apolinę. Jeżeli pójdzie z jakimś dziwakiem, to będę ich śledzić. To bardzo miłe z pani strony. Ale skąd może pani wiedzieć, że klient jest dziwny? Proszę mi zaufać. Ja to wiem. Dobra. Nie będę pani już przeszkadzał. Ida ma bardzo dużo szczęścia. Dobrej nocy, panu Mileno. Nie, jeśli nie przypominam wam kogoś, to jest jej babcia. To cała Milena. To jest babcia, bo on się potem z nią zacznie spotykać, ale dobra. Dobra, do tego na szyjnik Mileny, no dobra. Za Poliną muszę pogadać. Małpo, oddawaj. A, to znowu pan. Niech mi pan przestanie zawracać głowę. Proszę chwilkę zaczekać. Jest pan naprawdę wkurzający. Mam dla pani informację. O Romanie. Zainteresowana. O co chodzi? Najpierw musi mi pani oddać medal, który ukradła pani Staszkowi. A czemu do cholery jasnej miałabym to zrobić? A więc przyznaje się pani. Ukradła pani jego medal. Tak, sukinsyn mi nie zapłacił. A więc owszem, ukradłam jego cenny medal. To, że jest gliną, nie znaczy, że może mnie zerżnąć i pójść sobie bez płacenia. Co to, to nie. Nie mnie. Co to się stało? Przyszedł do mnie, gdy w końcu się zorientował, że to ja mam medal. Schwycił mnie i zaczął grozić, że mnie aresztuje. Akurat przechodził Roman i przerwał tę szarpaninę. Kazał mi iść do domu. No to poszłam. Zwoli pani, że ja wykończę tę opowieść. Aresztowano go za to, że uderzył Staszka w twarz. I teraz Roman siedzi w mgle. No i czego pan chce ode mnie? Potrzebny mi ten medal. Staszek wypuści Romana, jeśli oddam mu jego medal. Jasne? Jasne, że tak. Każdy coś na tym zyska. Roman wychodzi na wolność. Staszek odzyskuje swój medal, a pani? A ja daję dupy za darmo. Zapłacę całą sumę, jaką jest pani dłużna. W porządku. To nie chodzi o pieniądze. Proszę wziąć to gówno i spadać stąd. Nie no, dobra ta gra. To jest jakiś medal koroński, co to jest? Medal przyznany z wyjątkową odwagę. Ej, tu nas godzina. Dobra, okej, lecimy do tego policjanta. Ale jajca. Chyba później muszę, dobra. Tam sobie pogadałeś chwilę, wybywamy. O, ja pijeżniczę. Może na nabrzeże coś jeszcze, co tam na nabrzeżu? To twoja Idusia? O, już to poszło. Nie ma. Samochodu nie ma. Lala. Tam jeszcze nie ma. Tam tylko kraje ten cały.
palnik jeszcze będzie? O! Bubę! Ali! Ha, ha, ha. O, tylko nie ma pojazdu. Ale jeszcze to jest sensa rozwojów. Nie, jeszcze dalej idziemy. O, chuj. O! Tu się przyszło już. Takie ciekawe jest. Łódki. Nie ma czasu na zabawę. Są rzeczy do zrobienia. Tak. Nie ma czasu na zabawę. Sam zacyzyjnie. Dobra, nie przejdziesz do mnie. Teraz się muszę wracać. Hi, 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 hi. Pobiega se gasik, ma kwestię. I tyle. Mało, będzie zabawa. Gaz sobie cieka. O. Dobra, wjeżdżę na posterunek policji, już dobra. Bla, 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 bla. No coś, co to jest? Nie wiem, jakiś mój zasrany. Ta. O, to się pamięta. Przejmę suma. Posty. Na chwilę, komendę. Ta. Medal już złapany. Cieszcie, panie policjant, że gaz cię uratował. Będziesz, panie, uratowany. Proszę bardzo. Zgodnie z obietnicą. Dziękuję. A co z pańską częścią umowy? Zaraz wracam. Proszę, Romana. Proszę bardzo, oto twój nowy przyjaciel, pan MacPherson. Kim pan jest? Powiedzmy, że znam twojego szefa. Czeka na ciebie w sklepie. Spotkamy się tam później. Dzięki za wyciągnięcie mnie stąd. Cała przyjemność po mojej stronie. A co jeszcze? No to jesteśmy kwita. Wielkie dzięki teraz. Nie ma za co. Dobra, to idziemy dalej. A daj biegać. Tak. O, MacPherson to jest twój nowy przyjaciel. I to do sklepu można ucieknąć gdzie znowu. A do sklepu i to było. Tu? No, do tego ucieknąć. Idź, powiedz bratu, że MacPhersonowi wolno się z nią zobaczyć. Okej, szefie. No cóż, MacPherson, wygląda na to, że dotrzymałeś swojej części umowy. Wysłałem Romana, żeby pogadał z bratem i będziemy kwitni. Dzięki za wyciągnięcie mnie stamtąd. A za co? Do zobaczenia. Właśnie dotrzymałem mojej części umowy. Możesz porozmawiać z Wladaną, kiedy tylko chcę. Źle cię oceniałem. Nie wydaje. Mam swoje powody, żeby ją chronić. Czekaj, zanim pójdziesz, to może ci się przyda. Oho. Aha, wiem. Dzięki. Jesteś pewny, że w gruncie rzeczy nie jesteś fajnym koleśem? Nie, nie jestem. A teraz spadaj stąd. A teraz spadaj stąd. Dobra, okej, okay, muszę z tobą gadać. O, jest coś napisane, dobra, zajebiście. Znowu ten kolesiu Kubinie, nie, czekaj. Wow, jest coś napisane. A, Apolinie będzie, o jest, Apolina, czekaj. Apolina. Milena i Apolina są dosyć ciekawą parą. Zastanawiam się, czy Apolina uważałaby na Milenę tak, jak Milena na nią. Pewnie nie, Apolina za bardzo stara się udawać, że ma jakąś pozycję. Kurtyzana wywowić jakieś coś. Z drugiej jednak strony oddała mi medal bez większego oporu. Może nie jest taka zła, albo po prostu jest tak samo wystraszona jak pozostałe. Medal za zasługi. Biedny Stasek.